Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, nagrywam bez lampy. Stwierdziłam, że zrobimy sobie taki klimat jeszcze wieczorny, póki jest jeszcze lato, to stwierdziłam, że tak będzie bardziej przytulnie. Dzisiaj robimy, słuchajcie, temat brak kontaktu, ale sytuacje romantyczne, dlaczego jest ten brak kontaktu i co tam więcej będzie chciało się na ten temat pokazać. I wiem, że nie każdy ogląda wstępy do filmów, ale dla osób, które oglądają. Z racji tego, słuchajcie, że w niedzielę mamy 1 września, to promocja dla pierwszych 2 osób, które się zgłoszą właśnie na te promocyjne czytanie, to będzie, słuchajcie, tak, horoskop w formie prywatnego filmu, taki ogólny na wrzesień, czyli najważniejsze informacje plus przesłanie anielskie, takie bardziej rozszerzone, jest w kwocie 33 zł promocyjnie lub w formie pisemnej na maila 22 zł. Więc dwie pierwsze osoby, które napiszą do mnie i zgłoszą się właśnie o ten horoskop na wrzesień, czy to w formie filmu za 33 zł, czy w formie pisanej za 22 zł, otrzymają swoje czytanie w ciągu najbliższych dni. Po prostu będziemy musieli umówić się na dany termin. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to oczywiście, słuchajcie, taka promocja tylko dla Was. Nigdzie indziej jej nie będę tutaj upubliczniać, więc tylko dla osób, które po prostu słuchają wstęp do filmów. I czasami też będziemy sobie robić takie promocje na wstępie dla tych osób po prostu, które słuchają. Dobra. I do wyboru macie jedną z 3 grup. I dla osób, które są nowe, które nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć, najpierw pomyślcie o swojej osobie, o którą chcecie zapytać, a następnie wybierzcie grupę, która najbardziej Was przyciąga. To jest grupa numer 1. I to są, słuchajcie, takie fioletowe kwiaty. Grupa numer 2. Oraz grupa numer 3. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najbardziej Was tutaj przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1, czyli dla osób, które wybrały fioletowy kwiat. Co tutaj dla Was? Dlaczego między Wami jest brak kontaktu? Co tutaj się zadziało? Wasza osoba, mam wrażenie, że przechodzi też jakąś taką teraz transformację w swoim życiu, że wszystko, co się dzieje u tej osoby, jest bardzo niestabilne. Przez to też wpływa na sferę romantyczną. Pamiętajcie, że każdy z Was będzie na innej sytuacji. Niektórzy z Was pytają o partnera, z którym jest brak kontaktu. Niektórzy z Was pytają o świeżą osobę, z którą dopiero się spotykają. Natomiast czuję jakby zawirowania w życiu Waszej osoby. Jakby nic w tym momencie nie było pewne. Jakby Wasza osoba bardzo mocno gubiła się w takiej codzienności. Nie potrafiła się określić w czymś. Więc jest bardzo mocno zagubiona pod jakimś względem. Więc zobaczymy sobie, co tutaj? I słyszę, że jakaś osoba trzecia w otoczeniu tej Waszej osoby bardzo mocno działa jej na nerwy, bardzo mocno ją denerwuje. Dlaczego tutaj między Wami jest teraz brak kontaktu? Grupa numer 1. Energia wisielca. Wasza osoba potrzebuje więcej czasu do namysłu, potrzebuje więcej ogólnie przestrzeni i czasu. Możecie mieć do czynienia ogólnie z osobą, która gdy zaczyna coś czuć, albo się bardziej angażować, albo robi się ciężej pod jakimś względem, czyli nie wiem, jest jakiś temat do dyskusji, tak? Może się pokłóciliście. To jest osoba, która będzie w takich momentach zawsze robić krok wstecz, krok w tył. Więc tutaj czuję, że niektórzy z Was są bezpośrednio po jakiejś kłótni, po jakiejś dyskusji lub po ciężkim temacie i dlatego teraz będzie chwilowo brak kontaktu, bo to jest osoba, która jeżeli zmaga się z jakimiś większymi trudnościami, czy musi stawić czoła, tak, tym dyskusjom, kłótniom, czy też, nie wiem, zaczyna coś do kogoś czuć, to jest to osoba, która trochę się tego boi, trochę się dystansuje. Więc to jest ktoś, kto w pewien sposób boi się otworzyć swoje serce, przez co może popełniać różne gafy, różne błędy. Natomiast głównie czuję, że Wasza osoba potrzebuje teraz przestrzeni i czasu dla samego siebie, ale też słyszę z deszczu pod rynnę, czyli podjęła jakąś decyzję lub podjął, której teraz żałuje, więc być może dla niektórych też z Was ta osoba z Wami zakończyła znajomość, być może ta osoba z Wami zerwała, i czuję, że jakąś decyzję, którą podjęła ta osoba w swoim życiu w ciągu ostatnich tygodni, bardzo mocno jej żałuje.
I u niektórych z Was to będzie zakończenie Waszego kontaktu, Waszej relacji, a dla niektórych z Was to na przykład będzie sytuacja, w której, nie wiem, Wasza osoba podjęła się nowej pracy, nowego zadania, czy gdzieś wyjechała. To bardzo mocno żałuje jakiejś decyzji, której podjęła, bo tutaj słyszę, że z deszczu pod rynnę, czyli ta osoba jest świadoma, że podjęła jakąś złą decyzję, że źle coś wybrała i z tym teraz się też zmaga. Natomiast, tak jak powiedziałam, Wasza osoba potrzebuje przestrzeni, potrzebuje się wyciszyć, potrzebuje nabrać sił, czyli w momencie, w którym teraz byście na tą osobę bardziej naciskali, bo jest brak kontaktu, a Wy chcecie jakiejś deklaracji, wyjaśnień, czegokolwiek, to ta osoba mogłaby jeszcze bardziej się dystansować. I co najważniejsze, Wasza osoba widzi, co robicie, więc czuje, że ta osoba gdzieś Was może podglądać w mediach społecznościowych, może o Was wypytywać, więc na Was zerka, na Was patrzy, cały czas jest ciekawa, co u Was w życiu, niezależnie od tego, jak długo nie macie kontaktu. Natomiast ta osoba cały czas się Wami interesuje, Waszym życiem, patrzy ukradkiem, patrzy gdzieś tam troszkę z dystansu, ale mocno czuje, że na Was patrzy, że Was obserwuje. Mamy energię gwiazdy, więc u Was czuję, słuchajcie, że jeszcze będziecie mieć kontakt z tą osobą, że ten brak kontaktu jest w jakiś sposób przejściowy i nawet dla osób, które nie mają, ja może przybliżam tą kartę, i nawet dla osób, które bardzo długo nie mają ze sobą kontaktu, tak czy siak czuję, że ten kontakt jeszcze w tym roku między Wami się pojawi. Dlatego, że energia gwiazdy bardziej mówi mi o tym, że coś jeszcze między Wami jest niezakończone. I nawet jeżeli wygląda na taki całkowity koniec i kropka, to tak czy siak będzie jeszcze kontynuacja czegoś. Jakichś rozmów, może jakichś spotkań, dla niektórych z Was może związek, ale energia gwiazdy mówi mi o tym bardzo mocno, że jeszcze w tym roku wasze drogi się złączą w jakiś sposób, że to jeszcze nie jest taki koniec końców. Macie dziewiątkę kielichów. Więc ta osoba właśnie stara się ułożyć swoje życie, siebie stara na pierwszym miejscu. Tak jak powiedziałam, ponownie czuję to, że to jest osoba, która jeżeli zaczyna coś czuć, zaczyna się bać, zamyka się w sobie. I mimo tego, że na zewnątrz może wyglądać jako osoba bardzo pewna siebie, bardzo zaradna, dobrze zorganizowana, czasami te emocje, te strachy, te lęki tą osobę po prostu przeciążają. Jak to się mówi, nie przeciążają, tylko pokonują, może w ten też sposób. Natomiast to jest osoba, która teraz stara się ułożyć swoje życie, skupić się bardzo mocno na sobie, wyciszyć. Coś jest bardzo mocnego w życiu tej Waszej osoby, co bardzo mocno ją męczy. Więc dlaczego tutaj ogólnie jest brak kontaktu między Wami? Jeżeli się pokłóciliście, jeżeli była dyskusja, to właśnie dlatego, bo ta osoba potrzebuje przestrzeni zrobić krok wstecz. Lub po prostu u niektórych z Was coś więcej poczuła i tego się wystraszyła się otworzyć serce. Czyli najpierw mogła się przed Wami mocno otworzyć, a potem nagle zniknąć. Natomiast też z tego powodu jest brak kontaktu, że ma straszne zawirowania w swoim życiu. Musi poukładać różne sfery w swoim życiu, co jest bardzo ciężkie. Mamy trójkę monet, więc teraz ta osoba może się skupiać bardzo mocno na sprawach finansowych i zawodowych. Praca, finanse dla tej osoby teraz jest na pierwszym miejscu i temu będzie poświęcać swój czas. Więc tak to słuchajcie, widzę, tak jak mówię, kontakt między Wami powinien jeszcze wrócić, bo czuję tutaj kontynuację. Więc niezależnie ile czasu nie macie tego kontaktu ze sobą, ta osoba wciąż o Was myśli, cały czas Was podgląda, cały czas jest ciekawa, co u Was. Więc to jest kwestia czasu, po prostu aż się odezwie. Natomiast stara się postawić na siebie, siebie postawić na pierwszym miejscu, stara się coś ułożyć, ale jest ogromny chaos w życiu tej osoby. Jakby za co się nie zabrała, coś idzie nie tak jak trzeba. Dla osób, które świeżo się rozstały, i jest to czytanie, które mówi o tym, że Wasza osoba żałuje swojej decyzji, ale gdzieś tam stara się przetrawić i zrozumieć głębiej to, co czuje. Więc tak to, słuchajcie, mi się tutaj dla Was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę gwiazdki. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I przechodzę do grupy numer 2. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 2, czyli białą różę. Nie wiem, dlaczego w Waszej grupie słyszę coś bardziej na zasadzie, że ta osoba chciałaby się bardzo mocno do Was odezwać,
I teraz tak, jeżeli wiecie, że ta wasza osoba z kimś jest, jest w związku małżeńskim, jakimkolwiek innym, że z kimś innym się spotyka, z kimś innym jest, to czuję, jakby ta osoba bardzo, ale to bardzo chciała do was napisać, z wami się skontaktować, z wami porozmawiać, ale wie, że nie może ze względu na tą osobę, z którą jest teraz, albo ze względu na to, że właśnie z kimś się spotyka. Więc to jest przeszkodą. Więc jeżeli są takie osoby, które wiedzą, że wasza osoba z kimś tam jest, to właśnie dlatego wstrzymują się z kontaktem. Czasami wiecie, są sytuacje romansowe, tak? Gdzie, nie wiem, no poznaliście kogoś zajętego, tak? Albo w trakcie rozwodu, no ale wciąż ma tą żonę, tak? Albo męża. Więc czuję, że ta osoba nie odzywa się właśnie do was przez tą osobę. Bo może ta osoba być bardzo mocno pod kontrolą kogoś lub sama mieć takie, wiecie, poczucie, że nie powinna się odezwać. Czasami to jest ex. Może tutaj też wczułam, że jakaś część z was pytał swojego ex, exową. I mimo tego, że wasza osoba ruszyła naprzód z kimś tam jest, to ta osoba wciąż o was myśli. Niezależnie w jakiej sytuacji jesteście, widzę, że wasza osoba bardzo chciałaby się z wami skontaktować, ale się powstrzymuje lub ktoś ją powstrzymuje. Ale czuć tęsknotę. U niektórych z was też czuję, że ta osoba nie chce dać po sobie poznać, że tęskni. Więc zżera tą osobę od środka, ale mimo to chce zachować, wiecie, pozory, że nie, mi nie zależy, idę swoją drogą. Stara się, wiecie, postawić też na obojętność dla niektórych z was. Ale tej osobie na was bardzo mocno zależy. Królowa monet. Więc ta osoba często myśli o relacji z wami. Jeżeli to jest wasz były partner, osoba, z którą macie jakąś przeszłość, historię, to ta osoba bardzo mocno wspomina to, co mieliście. Bo dla tej osoby byliście spełnieniem marzeń, dla tej osoby byliście kimś, przy kim może się otworzyć, przy kim może czuć się bezpiecznie, przy kim wie, że może być sobą. I może znacie dużo tajemnic też tej osoby. Natomiast wasza osoba bardzo mocno za wami tęskni, bardzo mocno chciałaby się do was odezwać. Was widzi jako ideał. Nie wiem dlaczego, malutkiej części z was czuję, że to może być ktoś całkiem świeży. I ta osoba jest całkowicie wami zauroczona. Bardzo chciałaby z wami coś więcej, ale jest gdzieś tam nauczona, że jak będzie zgrywać niedostępnego niedostępną, to coś, są większe szanse, że coś z tego wyjdzie. Więc czuję, że ktoś właśnie się też ogranicza, nie pisze tak szybko i tak intensywnie, dlatego że bardzo mocno się tej osobie podobacie. I przez to może być gdzieś tam brak kontaktu, bo ta osoba uważa, że wiecie, że jeżeli pokaże, że jej nie zależy, to na pewno coś tam wyjdzie. Wiem, dziwny tok myślenia, ale też coś takiego tutaj wyczułam, więc o tym mówię. Więc przede wszystkim wasza osoba mocno z wami tęskni i bardzo mocno chciałaby się do was odezwać. Jeżeli to jest wasz były partner, partnerka, to ta osoba wspomina relacje z wami, związek z wami, to co mieliście, to co było wasze, wspólne. I za tym tęskni. Mamy energię rydwana, więc dla niektórych z was wy możecie widzieć tą osobę, że ruszyła naprzód. Albo że jest jakaś beztroska, czyli widzicie na relacjach, że świetnie się bawi, że jest wśród znajomych, a do was się na przykład nie odzywa. Czuję, jakbyście widzieli tą osobę, że ruszyła z kopyta, że ma świetne życie, że świetnie się bawi, tak? Natomiast w głębi duszy ta osoba gdzieś tam cały czas jest przy was myślami. Więc to, co robi, jest bardziej, powiedziałabym, takie na pokaz, bo w środku jest całkowicie coś sprzecznego. Bo zobaczcie, mamy z jednej strony rydwana, który jest szybki, który jest zdecydowany, który wie, w jaką stronę pędzić, a z drugiej strony ślimaka, który jest powolny. Czyli jest całkowite przeciwieństwo to, co pokazuje na zewnątrz, a to, co jest w środku. I ta osoba może cholernie pokazywać, że jest obojętna, że jej nie zależy, że, nie wiem, rozstanie ją nie bolało, że świetnie sobie radzi w życiu, wiecie, że się świetnie bawi. A w rzeczywistości jest całkowite przeciwieństwo. Czyli myśli o was, jest myślami ta osoba bardzo mocno przy was. Mamy energię arcykapłana, więc tutaj kolejne potwierdzenie, że ta osoba gdzieś tam idzie w waszą stronę, no nie? Wy gdzieś macie klucz do serca tej osoby, zdobyliście serce tej osoby. Nawet jeżeli związek się zakończył, ta osoba wciąż gdzieś tam wspomina waszą relację. Nawet mimo to, że jest może w jakiejkolwiek innej, to ta osoba jest przy was cały czas. Tylko ona tego nie pokaże. Ona kryje te swoje emocje, ukrywa je bardzo mocno. Dlaczego tutaj jest brak kontaktu? Ósemka monet.
To jest osoba, która chce się pokazać ze strony bardzo mocno niezależnej, że nic tej osoby nie jest w stanie złamać, że ta osoba nigdy nie cierpi, że zawsze jest silna. A więc jeżeli to jest ktoś świeży, to chce pokazać, że świetnie sobie radzi w życiu, że nie uzależnia się od waszego kontaktu, przez to gdzieś tam idzie swoją drogą. A dla osób, które mają jakąś historię i nagle zaczął ten kontakt uciekać, to właśnie ta osoba chciała pokazać, że ma życie, że się na nim skupia, że świetnie się jakby w nim odnajduje. Ta osoba chce pokazać coś, chce pokazać, udowodnić coś innym, gdzie tak naprawdę w środku się czegoś boi, obawia, martwi i przy was jest myślami. Więc tak jak mówię, jeżeli ta osoba jest z kimś w stałej relacji, to może pokazywać, tak, że nie wiem, że gdzieś tam skupia się na tej relacji, ale cały czas myśli o was. Dla niektórych z was to jest faktyczna sytuacja, że ktoś jakby kontroluje tą osobę, więc nie jest w stanie z wami się skontaktować. Bo na przykład, no jak jest, rozprawa rozwodowa, tak? To gdyby małżonka widziała wasze wiadomości, tak? Czy widziała waszą relację, mogło to by pójść na niekorzyść tej osoby podczas rozwodu, więc też może chodzić o takie rzeczy. Mamy trójeczkę buław. Ta osoba bardzo mocno o was myśli, więc w przyszłości też kończąc trójką buław, czuję, że ta osoba się do was odezwie jeszcze w przyszłości. Jeszcze jakieś wiadomości ze strony tej waszej osoby będą. Czy to zaczepienie, czy wiadomość, ale ruch z waszej, od strony waszej osoby na pewno będzie. Więc nawet jeżeli to jest jakiś były partner, z którym nie jesteście już 2-3 lata, to osoba wciąż patrzy wstecz na to, co daliście tej osobie, jak świetnie z wami spędziła czas. Nawet jeżeli randkowaliście świeżo z tą osobą i nie wyszło, to osoba wciąż patrzy wstecz, że kurczę, było fajnie. Tylko się nie przyzna. Powie, idę dalej, będzie, wiecie, poznawać nowe osoby, ale się nie przyzna. Więc w waszej grupie czuję bardzo mocno, że ta osoba sama siebie powstrzymuje przed kontaktem, mimo tego, że bardzo mocno chce się z wami skontaktować. Chce wyjść na osobę niezależną, silną, która sobie ze wszystkim świetnie poradzi. Ale jeszcze kontakt jakiś między wami tutaj widzę. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę ślimaczka. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Więc ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I przechodzę do grupy numer 3. I co dla osób, które wybrały grupę numer 3? Dlaczego między wami jest brak kontaktu? W waszej grupie nie wiem, czemu słyszę, że ta osoba jest bardzo beztroska. To jest ktoś, kto nie przywiązuje się do ludzi. To jest ktoś, kto robi ogromne nadzieje, ale potrafi bardzo szybko zniknąć. To jest ktoś, kto chowa się za maskami. W waszej grupie czuję bardziej takie, powiedziałabym, ostrzeżenie co do tej osoby, żeby jednak brać ją na dystans, żeby jednak się tak nie angażować. No mamy energię maga, więc energia maga zawsze w czytaniach miłosnych nie mówi mi o czymś pozytywnym. Mówi mi zawsze o osobie, która wykorzystuje albo swoje stanowisko w pracy, czyli wiecie, chcę pokazać, jestem szefem, ile to ja mam, więc mogę mieć każdą albo mogę mieć każdego, więc czuję waszą osobę bardzo mocno w takiej energii beztroski. Jakby ta osoba robiła bardzo dużo rzeczy na pokaz, jakby zakładała bardzo dużo masek. Tutaj mogliście mieć do czynienia z jakimiś manipulacjami albo z ciągłym powtarzaniem, że nie wiem, kłócicie się, tak? Macie jakąkolwiek dyskusję między sobą, to ta osoba zawsze mogła mówić, że to z wami jest problem. Nie z tą osobą, ale z wami. To jest ktoś, kto potrafi doprowadzić do kłótni i wszystko obrócić w waszą stronę. Albo wielokrotnie wy mogliście być w sytuacji, w której musieliście przepraszać, że coś czujecie, albo baliście się o coś zapytać, poruszyć jakiś temat, bo nagle było oburzenie, trzaskanie drzwiami albo ghosting. Znikanie bez słowa. Wasza osoba strasznie jest takiej energii czarusia, więc jeżeli to jest coś świeżego, uważajcie, bo to jest grupa z ostrzeżeniem, że wasza osoba to nie jest ktoś, kto kieruje się sercem, to nie jest ktoś, kto patrzy sercem, to jest osoba bardzo zadufana w sobie. U niektórych z was faktycznie mogła to być osobowość narcystyczna, tak? Ale nie wkładamy wszystkich do jednego worka. Natomiast widać dziewiątką mieczy, że ta osoba bardzo mocno wpływa na was. Zwróćcie uwagę na to, jak się czuliście przy tej osobie albo z jakimi emocjami, uczuciami ta osoba was zostawiała. Bo dziewiątka mieczy to jest takie piekło na ziemi.
że teoretycznie raz jest bajka, a potem jest tragicznie. Raz ta osoba jest przy łóżku do rany, deklaruje wam miłość, poświęca wam 100% uwagi, a za chwilę znika, bez słowa, nie ma jej. I zostawia was z różnymi emocjami, albo nie możecie nigdy powiedzieć tej osobie, jak się czujecie, bo nagle czujecie się winni za to, jak się czujecie. Dla osób świeżych, które dopiero kogoś poznały, ta osoba tutaj zrobiła wam brak kontaktu, niezależnie czy 2-3 dni, uważajcie, bo to was może czekać z tą osobą. Mamy czwórkę buław. To jest osoba, która chce pokazać, że jest idealnym partnerem lub partnerką. To jest osoba, która chce pokazać, że jest idealnym materiałem na męża, na żonę, że zawsze dba o innych, że zawsze jest taka dobra ta osoba wobec innych. Dla niektórych z was ta osoba może wyrażać się źle na temat swoich poprzednich związków, relacji. Bardzo mocno podkreślać, że zawsze daje serce na dłoni i zawsze zostaje z niczym. Ktoś wchodzi tutaj w rolę ofiary i mam wrażenie, że ta osoba często stawia się w roli ofiary. Musicie uważać, tak jak mówię, bo to nie jest ktoś, kto patrzy sercem, a to jest jednak czytanie romantyczne. To jest bardziej osoba, której zależy na fizyczności, na jakimś romansie, flircie, manipulacjach, niż na stałej relacji romantycznej, niż na waszym dobru. Piątka monet. To jest ktoś, kto nie lubi sam siebie. To jest osoba, która ma ogromne problemy z samym sobą. I wiecie, czasami są momenty, gdzie ktoś po prostu jest świadomy, nie chce relacji, nie chce związku, chce tylko fizyczności. Na początku wam to podkreśli, że hej, słuchaj, chcę być fair, zależy mi tylko na fizyczności, tak? Bo wtedy te osoby mają to wszystko sobie poukładane. Wiedzą, czego chcą, a to jest osoba, która totalnie nie wie, czego chce. Z jednej strony pokazuje się, że chce relacji, że chce związku, że potrafi się zaangażować, że jest najlepsza na świecie, a z drugiej strony pokazuje całkowicie coś odwrotnego. I jeszcze zwala winę na osoby trzecie. Więc jest to osoba, która totalnie sobie nie radzi z samym sobą, z emocjami, która nie lubi samego siebie. Tutaj widzę jakieś ogromne problemy w ogóle z pewnością siebie, z miłością własną. Jakby ta osoba nie chciała pozwolić nikomu ruszyć serca tej osoby. Przez to często może sama pierwsza pozbywać się innych. Tak? Czyli z kimś randkuje świetnie, a dobra, zniknę. Bo bronię siebie, bronię swojego serca. I absolutnie to nie jest taka grupa, w której jesteście w stanie tą osobę nawrócić. To jest jedna z takich to jest jedna z tych grup, gdzie po prostu ktoś się może bawić waszymi uczuciami, ktoś może wami manipulować. To jest ktoś, kto zawsze musi mieć rację. To jest ktoś, kto musi zwyciężać, to jest ktoś, kto musi postawić na swoim. To jest osoba bardzo zadufana gdzieś tam sobie. I mimo, że pokazywać wam może na początku kontaktem, że jest przy łóżku do rany, że was słucha, że was rozumie, naprawdę zwróćcie uwagę na to, jak przy tej osobie się czujecie, jak ta osoba podchodzi do tego, nie wiem, do waszych problemów, do waszej codzienności, do tego, co mówicie do tej osoby. Czy ta osoba jest zawsze taka, że zmienia temat? Zwróćcie uwagę na czyny, nie tylko na piękne słowa. I mam wrażenie, że wasza osoba założyła mnóstwo masek. I dlaczego jest brak kontaktu? Bo to jest osoba, która nie otworzyła na was serca. To jest osoba, która jest otwarta na fizyczność, na flirt, może wami manipulować. To jest osoba, która zawsze musi zwyciężać. Więc naprawdę zwróćcie na to uwagę. Czy więcej w tej relacji, w tym kontakcie jest takich niepewności, niedomówień, że nie wiem, wyślecie wiadomość, wiecie, z samego rana, dostajecie odpowiedź dopiero w nocy. Nie dajcie sobie, słuchajcie, mówić, że ktoś nie ma czasu, bo SMS to, słuchajcie, sekunda. Jedna mała sekunda. Wysłanie kropki albo napisanie odezwę się później. To jest sekunda, kilka sekund. Więc może mieliście z czymś takim do czynienia, że chcieliście z tą osobą porozmawiać, a ta osoba odpisywała wam, wiecie, z całkowitym opóźnieniem. I jeszcze wam wmawiała, że może to z wami coś jest nie tak, no bo przecież nie każdy siedzi na telefonie. Więc podważała fakty. Podważała fakty. Więc uważajcie na tą osobę. Bo tak jak mówię, to jest ktoś do fizyczności, to jest ktoś do spontaniczności, do romansu. Ale nawet do tego powiedziałabym, że i nie. Bo nawet jeżeli chcielibyście z tą osobą jakiś, wiecie, czysty układ, że tylko i wyłącznie fizyczność, to ta osoba tak czy siak nie potrafiłaby się do tego dostosować, czyli mogłaby w międzyczasie, tak,
mieć tą fizyczność z innymi osobami, o czym by wam nie mówiła, zatajała, lub też mogłaby właśnie gdzieś was, tak wiecie, zostawiać ze wszystkim. Czyli spędzamy noc razem i mimo, że bez zobowiązań, to potem w ogóle przez 2 tygodnie się nie odzywam i potem nagle wracam. Więc uważajcie na tą osobę. To jest osoba, która potrafi bardzo mocno manipulować. To jest osoba, która nie otwiera serca. To jest bardziej osoba, która czuje niezadowolenie w środku, w sercu. I tak stara się chronić, ale to nigdy nie jest dobre i to nigdy nie jest rozwiązanie. I mam wrażenie, że ta relacja może bardzo mocno ściągać was w dół, ten kontakt. Więc wręcz ten brak kontaktu, powiedziałabym, że ma was chronić. Ma być dla was takim momentem, w którym góra prosi was, żebyście się zastanowili, czy na pewno tego chcecie. Wiecie? Zadbajcie o swoje uczucia, bo jakaś historia się powtarza. Mogliście mieć bardzo podobną historię w przyszłości. O rajku. Dobra, trzymam. Ale w waszej grupie bardzo mocno czuję, że góra chce was chronić przed złamanym sercem, przed rozczarowaniem. I mówi, daj sobie czas, nie przyspieszaj niczego. Zobacz, jak coś na ciebie wpływa. Albo zobacz powtarzające się schematy, że w przyszłości doświadczałaś czegoś ponownego. Dlaczego tym razem się na to zgadzasz? To jest czas, żeby zadbać o siebie i mam wrażenie, że ten brak kontaktu jest takim błogosławieństwem od góry, żebyście zwrócili na to uwagę. Czy na pewno to jest dla mnie dobre? Bo tutaj jest złamane serce. Tu jest brak szczerości, brak zaufania. Uważajcie na to. I na koniec dodam, bo też tu mogą być takie osoby, które z kimś randkowały, się spotykały i jak kamień w wodę. Dlatego słuchajcie, że ta osoba nie jest wami zainteresowana, więc ktoś po prostu nie potrafił też powiedzieć wprost, że słuchaj, jednak nic tego nie będzie, tylko ktoś się ulotnił. I też dlatego, że to jest osoba, która zamyka swoje serce i nie potrafiła z wami porozmawiać. Ale ktoś czuje, że też podjął decyzję, że nic tego nie będzie i was nawet o tym nie poinformował. Z sądem ostatecznym czuję, że ta osoba jeszcze się do was odezwie, więc też kwestia czasu. Więc tak to, słuchajcie, mi się tutaj dla was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę motylka. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. I ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa, pa.